Więcej bierz. To jest program Komentery, w którym komentujemy najbardziej absurdalne i nieprawdopodobne newsy. Ja nazywam się Adam Feder, a dzisiaj z nami Maria Domańska, emerytowana nauczycielka, warszawski dresik i doktor Piotr Stankiewicz, filozof. Zaczynamy od dziwnych, nieprawdopodobnych scen w supermarketach. Młodzież rzuciła się na lody ekipy, jak na karpia przed świętami. Oglądamy i się dziwimy. Więcej bierz. Kiedyś młodzież piła tanie wina, ganiała za żabami ze słomkami, żeby je napompować. Co się teraz dzieje z młodzieżą? Oni wstają o 5 rano, żeby o 6 biec do sklepu. Na lody się jakieś rzucają, papierki. O co chodzi? Powód jest prosty. 8 na 10 dzieciaków chce zostać youtuberem. Prawda? A. Internet pochłania dzieci. Oni mają taki content, tak, czego nie powiedzą dzieciom, to te dzieci to zrobią. Ta akcja w tym sklepie to delikatnie wyglądała jak jakiś horror, nie? Jeszcze tam trochę krwi i tak naprawdę można kręcić horror z dziećmi. Jest padaka, jak dla mnie to w ogóle nie jest nic ciekawego, a te lody podobno są chujowe. Tak przynajmniej słyszałem. Jak im smakuje, no to smacznego i powodzenia, szukajcie dalej. Może jeszcze jedno słowo. Pamiętajcie, od roku zdalne nauczanie. Sprawa jasna. Buszowanie po internecie to rodzaj współczesnych bagarów. To musi się tak dziać. Oni po prostu są na bagarach. I ja ich rozumiem, ja się wcale nie dziwię. Słuchajcie, no ale pomyślcie o lodach, jakie ukręci na tym sama ekipa i sam youtuber Karol Wiśniewski, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Ja patrzyłem na Twitterze, on się chwalił, że w samym marcu, jeszcze przed lodami, cały holding ekipa, bo tak to się oficjalnie nazywa na giełdzie, wygenerował przychód ponad 1 000 000 w miesiąc, także... Ja specjalnie sprawdziłem, o co chodzi z tą ekipą, co to jest. Proszę bardzo, to fragment. Co to jest ekipa? No to jest takie Kelly Family, tylko że bardziej na bogato. Kelly Family w takich rozciągniętych swetrach. Tutaj mamy jachty obcisłe, slipy. Fajnie, że znaleźli na siebie patent. Fajnie, że idzie im to, zarabiają hajs. Ogólnie do nich też nic nie mam, tylko że dla mnie chore jest zachowanie, jeżeli chodzi do tych lodów, tak? No bo dzieci... Przez nich, znaczy może nie przez nich, dzieci zrobią dla nich wszystko. Głupi papierek po lodach znalazłem za 2000 zł, sprzedają, rozumiecie to? Przecież to jest pojebane, kurwa. Ale wiecie, to też jest w ogóle tak, że jak na standardy internetu, to tutaj jest i tak nieźle i bezproblemowo, bo ostatnio też była taka akcja, że inny youtuber, już może nie wymieniamy nika, ksywki, to jakby nakręcił taki film, że literalnie prokuratura przyjechała na YouTube'a i został aresztowany, bo po prostu przegięli. Marysia, czy czerwone gitary też miały takie powodzenie? Czy młodzież szalała na punkcie czerwonych gitar? Aż taka stara nie jestem, ale szalała. Tylko nie ciągle my. Teraz wydarzenie, które wstrząsnęło światem kultury, to było wielkie boom, bam, Adu Karczmarczyk, dotąd znana z ekscentrycznych prób promowania chrześcijaństwa poprzez muzykę disco, tym razem zaśpiewała o katastrofie smoleńskiej. Lecimy samolotem ze Smoleńska z powrotem, a mi... Dziewczyna w takim stroju chyba dziewicy, bo z wianuszkiem na głowie, złoty tupolew, sama mówi o sobie tak, traktuje swoją twórczość jako rodzaj awangardowej misji, interesuje mnie temat przywództwa duchowego, kapłaństwa. Podczas swoich występów doświadczam namiastki bycia kapłanką działającą na ludzkie zmysły. Ja jestem zafascynowany, moim zdaniem to jest fantastyczne.
Nie rozumiem tego do końca, natomiast ja w ogóle śledzę twórczość Adu od jakiegoś czasu i miałem zawsze wrażenie, że nie do końca rozumiem, o co w tym chodzi. Natomiast ta piosenka o Smoleńsku jakby oświetla to wszystko, o co ten właśnie awangardowe chrześcijaństwo dyskotekowo-internetowe i to nagle staje w takim błysku zrozumienia i jest naprawdę wow. Szanuję, mega fajna, miła dziewczyna, ale jeżeli chodzi o tą piosenkę, to nie rozumiem, czy tutaj ma być Smoleńsk jeszcze raz i jeszcze raz mamy stracić swoją jakby tam Gwardię Narodową, czy kogoś tam, nie wiem, kolejnego prezydenta, czy... Nie rozumiem, o co tutaj chodzi do końca w tym teledysku. Ogólnie jakoś tam wchodzi w ucho ta muzyczka, coś tam się dzieje, ale nie wiem, mógłby mi to ktoś... Marysiu, jak ty odnajdujesz symbolikę tego utworu? Ja się nie odnajduję. Ja słuchałam ją dzisiaj rano. To przyznam szczerze, nie wysłuchałam do końca. Ona śpiewa gorzej niż siostry godleckie. Obie razem. Nie, no nie, gorzej, ja się nie zgadzam. Gorzej. Razem z Norbertem muszę zaprotestować. Ja się absolutnie nie zgadzam. Podoba mi się początek, ponieważ grafika jest całkiem. Ale jak ona śpiewa. Ten dziewiczy strój, ten wianek, te falbanki. Nie, po dwóch minutach wymiękłam. Nie da rady, to się nie da słuchać. Ogłoszenie z warszawskiego Wilanowa. Halo sąsiadko, czy mogłabyś w przyszłości nie wieszać swojej bielizny na balkonie? To jest chrześcijański blok, a nasz syn powinien dorastać bez takich pokus. Ja mogę jako stoik się wypowiedzieć aspirujący, no jeżeli dla kogoś bielizna susząca się na balkonie jest problemem, no to raczej on czy ona ma problem. To... Zależy ile ten syn ma lat. No właśnie. Może ten syn ma 25 lat i wykazuje niezdrowe zainteresowanie tą bielizną i się tata zaniepokoi. Mi się wydaje, że to niezdrowe zainteresowanie wykazuje tatuś. Ale teraz kobiety noszą taką bieliznę, że to wygląda jak sznurek w jedną i w drugą stronę. To za bardzo, nie wiem, czy on myśli, że to mężczyźni też. Jakby to dobrze powiesić, to nawet nie będzie wyglądać jak bielizna, nie? Uważam, że te dziecko będzie na pewno przerypane w życiu z tymi rodzicami. A czy ty wywieszasz swoją bieliznę na balkonie? Norbert, jak to jest? Ja chodzę bez bielizny, mordo. Chodzę bez bielizny, a którą mam starą, wrzucam przez okno. No i widzisz. I to jest może jakieś rozwiązanie. Dobra, jedziemy dalej. Wojciech Cejrowski w artykule Supremacja mojej rasy, czyli o supremacji przewadze białej rasy nad innymi rasami, napisał między innymi tak. Nasza cywilizacja jest najbardziej rozwinięta technologicznie, my latamy samolotami, myśmy je wymyślili, a nie dzicy. My stworzyliśmy motory do łódek, klimatyzowane budynki, szybkie statki i papier do tyłka. Papier toaletowy świadczy o wyższości białej rasy nad innymi rasami. Ja już pomijam to, że papier toaletowy to Chińczycy wymyślili. Więc to się trochę nie składa. Wojciech Cejrowski, on się nie nadaje nawet do sądu dla ludożerców. I jako biały człowiek powiem, że ja nie odczuwam przyjemności bycia w tej samej rasie, w której jest Cejrowski. I to w ogóle jest jakieś absolutnie dramatyczne i ja nie wiem skąd się wziął. Ja tam lubię tego gościa, bo jakby nie było, oglądałem mnóstwo jego jakby tych odcinków różnych. Nie wiem, powiem szczerze, ale że ja też oglądałem, ale WC Kwadrans w latach 90. to ja totalnie pamiętam, tylko że no jakby świat trochę poszedł do przodu, a Wojciech Cejrowski no poszedł do tyłu. Dobry wieczór, naczelny Cowboy RP wciąż nadaje. Ja uważam, że gość jest jaki jest, a jeżeli chodzi o nasze rasy, to wszyscy jesteśmy równi. Czy to biali, czy czarni, czy żółci, a tak jak było mówione, żółci zrobili ten papier. Przypomniał mi się taki obrazek. Trzy jajka w różnym kolorze po rozbiciu, każdej wygląda tak samo. Białe, no właśnie, dokładnie. Jesteśmy wszyscy niezależnie sobie równi. Czy to była ciemna skorupka, czy zupełnie jasna, czy taka pośrednia. Dokładnie. Żółtka były takie same. Teraz wielki świat, moda, uroda, Oscary, smokingowe spodnie, złote kroksy i czarne skarpety. To jest teraz hit mody. Co wy na to? Ja uważam, że... Zaczerpnięte z Polski przecież, te skarpety do sandałów. Ja wam powiem, że czarni to samym sobie zajebał złoto, bo ja lubię złoto, jak widać, nie?
że lubię i ja bym sobie taki garnitur sam walnął. I nie nosiłbym czarnych skarpet, tylko też bym sobie kupił złote. I też złote buty, złoty łańcuch, no, złote zęby. No, w przyszłym tygodniu, myślę, obowiązkowo oczekujemy cię w takim stroju. Nie w tej, pod koszulkę masz piękną i tatuaże też, a jednak oczekujemy cię w złotym garniturze. Chcielibyśmy, żebyś zaprezentował Kroksa za tydzień. Jak mi kupicie, to bez kitu wychodzę, będę chodził na wszystko. Na każdy A właśnie, bo to jest jeszcze kwestia ceny. Myślę, że taka kreacja może trochę kosztować, tak. Ja na przykład śmiałem się kiedyś, pokażcie pana Bosaka. Ja kiedyś zobaczyłem to zdjęcie i mówię, no co ten Bosak, czarna skarpeta do klapka, przecież to w ogóle nie pasuje. A teraz się okazuje, że to jest najnowszy krzyk mody, że Bosak wyprzedzał trendy. Wielki sukces polskiej kinematografii. Film pod tytułem 365 dni otrzymał Złotą Malinę za najgorszy scenariusz. Ja myślę, że nie będziemy tego oglądać, bo to szkoda oczu na to, ale przyznajmy razem, że cieszymy się, że polski film został wreszcie doceniony za granicą, otrzymał międzynarodową nagrodę. Po raz kolejny wygraliśmy coś. Za coś, za takiego, że coś jest chujowo. No, o Smoleńsku też dostał dostał nagrodę najgorszego i najchujowszego filmu świata. Że to jest w ogóle jakaś nisza dla nas, wiesz, żeby robić takie filmy, żeby one były najgorsze. Są różne złe filmy, tak? I może być zły film, którego nikt nie ogląda, ale może być zły film, no, który jednak zarabia miliony, tak jak ten, więc dokładnie. To też jest pewna sztuka coś takiego zrobić. Aha. Pomyślałem, że powinniśmy się wzruszyć na koniec. Sukces policji w Warszawie, spektakularna akcja. Udało się bezpiecznie przeprowadzić urocze statko nurogęsi, matkę z kilkunastoma puchatymi pisklakami z łazienek królewskich nad Wisłę. Czy was to wzrusza? Zawsze jak policja coś zrobi, to zawsze muszą coś albo uratować, albo jakąś kotka wyciągnąć z drzewa, albo z jakiejś studni. A teraz szarogęsi nagle znaleźli, bo odjechali coś znowu i pewnie... Nurogęsi! To jest takie mega polskie, tak? Że jakby coś policja dobrego zrobiła i co, o co myślimy? No, że coś ale muszą przykryć, gdzieś jest jakiś przypał, na pewno jest jakieś drugie dno, tak? To jest dokładnie to. Tyle, co od policjanta dostałem, to albo pało przez łeb, albo buty na plecach miałem odbite i wmawiali mi to, że coś zrobiłem, a tak naprawdę nic nie zrobiłem, a później mnie przepraszali, bo tego nie zrobiłem. I albo pało przez łeb dostawałem, albo kopane zostawałem, albo w ogóle jeszcze gorzej było. Więc ja do policji nie będę się na ich temat wypowiadał, bo tutaj nie można. Nic nie mam do powiedzenia na temat policji. A na temat nurogęsi. Zruszyłam się, a później kaczuszkę na obiad przed jabłuszkiem. To był program Komentery. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Dzisiaj z nami byli i komentowali Maria Domańska, Norbert Janecki, warszawski dresik i Piotr Stankiewicz, doktor Piotr Stankiewicz, filozof. Dzięki, widzimy się za tydzień.